18 kwietnia 2016 roku. Trwają wspomnienia, podsumowania rocznicy, szóstej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dlatego spotykamy się dzisiaj z panem Andrzejem Hadaczem, obrońcą Krzyża Smoleńskiego. Dzisiaj rozważamy coś, co wydarzyło się ostatnio. Otóż kolejny atak, bardzo ciekawy atak, znaczący na Andrzeja Hadacza przepuścił nie byle kto, mianowicie sam Piotr Pałka, administrator Forum Frondy. Ten pan, proszę państwa, osobiście mnie wyrzucał kilka razy z tego Forum Frondy. I pan Piotr Pałka dzisiaj, właściwie nie dzisiaj, wczoraj, o 17 kwietnia 2016 roku o Andrzeju Hadaczu powiedział następujące słowa. Okazało, że pogrzeb prezydencki ma być na Wawelu, że pochówek ma być na Wawelu. No to oczywiście była słynny protest w Krakowie, gdzie już te takie nieludzkie głosy padały. Krakowianie lokalizowali, znaczy identyfikowali tych ludzi jako jakichś starych ubeków, jakieś różne szabrane typy tam wyszły na ulicę. Przepraszam, ale to nie jest tak w rzeczywistości społecznej, gdzie ważą się losy rzeczywiście dwóch wielkich formacji politycznych o zupełnie innej tożsamości, o zupełnie innym etosie, o zupełnie innych interesach. Że to jest pozostawione samo sobie i wchodzą spontanicznie ludzie i mówią takie rzeczy. Owszem, tacy ludzie są, ale ich do akcji społecznej angażują ci wysłani przez tych, którym zależy. A więc tacy ludzie jak Andrzej Hadacz, o którym dzisiaj wiemy dużo więcej niż wtedy. Wtedy udawał obrońcę Krzyża. Sam widziałem, jak radykalnie się zachował pod pałacem. Na pewno nikt, kto przychodzi się tam modlić, tak by się nie zachowywał. Podgrzewał emocje, wystąpił w spocie Platformy jako dowód na to, że ruch smoleński to jest coś radykalnego, a potem jeździł na Platformie z Palikotem i obściskiwał się z Komorowskim. Co? Nie wyciągamy z tego żadnych konsekwencji. Ja już nie mówię o konsekwencjach. Panie Andrzeju, będą wyciągane konsekwencje, że pan obściskiwał się z Palikotem, będą wyciągane konsekwencje, że pan prowokował pod Krzyżem i mówi to nie byle kto, ale sam pan Piotr Pałka, z administrator Forum Frondy. Co pan na to? Ja myślę, że samo jego imię mówi za siebie, Pałka. Chyba sam tą pałką oberwiesz po łbie, bo to, takie kłamstwa to sobie możesz wciskać nieprawdziwym Polakom. Takiej manipulacji to ja już dawno nie widziałem. Ten facet nigdy nie był pod Krzyżem. To jest kłamstwo, że on był. Jak on był i widział, że moje zachowanie jest jakieś radykalne, czy jakieś niegodne poszanowania, więc dlaczego nie reagował? A zatem, panie Piotrze, chwileczkę. Panie Piotrze, zwracamy się do pana. Sam się spałował. Zwracamy się do pana Piotra Pałki. Panie Piotrze, prosimy o jakieś fotografie, filmy. Przede wszystkim. Kiedy pan był pod Krzyżem, pod Pałacem Prezydenckim? Ja sobie nie przypominam pana, ale może na którymś z filmów Telewizji Narodowej pan jest. Bardzo chętnie chciałbym to zobaczyć. Natomiast chcę panu powiedzieć, panie Piotrze, że pan dokonał publicznie zniesławienia. Pan dokonał zniesławienia tego tutaj obecnego Andrzeja Hadacza, uczciwego człowieka, którego wizerunek został nieuczciwie nadużyty przez Platformę Obywatelską. Pan Andrzej Hadacz... Pan mówi, że on był w spocie wyborczym. To nie jest tak, że ktoś idzie ulicą i sobie nagle wchodzi do spotu wyborczego. Wizerunek Hadacza został nadużyty przez ludzi z Platformy. Co mówił Hadacz? Co krzyczał? Andrzej Hadacz mówił i krzyczał, domagał się kary śmierci dla Tuska i Komorowskiego, którzy byli oskarżani, że zabili Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. Przez kogo byli oskarżani? Przez różnych działaczy PiS-u. I ja mam wrażenie, że pan
atakując Hadacza, chce się tym ludziom przypodobać. Komu? Anicie Czerwińskiej, obecnej posłance, tak, która wtedy właśnie przed pałacem działała. Panu Pereira, Samuelowi, który jest szefem radia. Mam wrażenie, panie Piotrze Pałka, administratorze Forum Frondy, który wyrzucał Sendeckiego za to, że Sendecki jest Polakiem i uczciwie mówi, co myśli o wojnie w Gruzji. Mam wrażenie, że pan dokonuje jakiegoś rytualnego ataku na Hadacza po to, żeby sobie zaskarbić łaski współczesnej elity, która z PiS-em doszła do władzy. Ostrzegam pana, panie Piotrze Pałka, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Pan dzisiaj pluje na Hadacza. Podejrzewam, że jeszcze zostanie panu policzone to, że pan niejednego Polaka z Forum Frondy usuwał na rzecz judeo-chrześcijańskiej linii politycznej Frondy, panie Piotrze Pałka. Natomiast niech pan pamięta, że kiedyś Polacy dojdą do władzy i pana rozliczą. Niech pan nie kłamie na temat Hadacza. Niech pan się zapozna z prawdą, kim Hadacz jest. Niech pan w końcu do licha zobaczy, kto był prowokatorem pod krzyżem. Niech pan chociażby odpowie na bardzo proste pytanie, kto przyniósł ten krzyż przed Pałac Prezydencki. Dlaczego jest napisane na tablicach, że to był krzyż postawiony przez harcerzy, a nie ma, czyli to był tak naprawdę krzyż. Niech pan zada pytanie i zrobi śledztwo dziennikarskie, panie Piotrze Pałka, kto zaczął składać kwiatki i znicze przed Pałacem Prezydenckim. Tutaj obecny, jak pan mówi, prowokator Hadacz twierdzi, że zrobili to funkcjonariusze ambasady niemieckiej. Może kłamie, niech pan to ujawni. Pan powiela kłamstwa na temat Hadacza i odniosłem wrażenie, że pan po prostu stara się o pracę w pisowskich mediach u Kurskiego, u Pereiry, u Anity Czerwińskiej i u Wittsteina i żeby dostać tą pracę, pluje pan na prawdziwego Polaka Andrzeja Hadacza. Panie Piotrze Pałka, nie tędy droga. Bardzo pana proszę, żeby pan zmienił swoje stanowisko, żeby pan po prostu poznał prawdę. Prawda, panie Piotrze Pałka, jest ważniejsza niż pana miejsce pracy, niż pana jakieś beneficja. I z tego miejsca właśnie, w tym programie Telewizji Narodowej, ja, Sendecki, pana ostrzegam, że idąc tą drogą, krzywdzi pan Polaków. Dla Telewizji Narodowej program realizował Eugeniusz Sendecki.